Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbiorę wszystkie nagrody z karnetu zadymiarskiego Ragnarok na koncie mojej siostry, oczywiście no od poziomu 1 do poziomu 50. Jak widzicie, moja siostra ma tutaj właśnie wbite te wszystkie poziomy, także wszystkie te poziomy tutaj w dzisiejszym odcinku i nagrody za te poziomy oczywiście będą odebrane od samego początku, jak widzicie, no do samego końca karnetu. Będą tutaj różne ciekawe nagrody do odebrania, na pewno m.in. legendarny Star Drop, chociażby za 50. poziom. Ale oczywiście zanim to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu karnet, a ja przypnę wam serduszko. No a teraz myślę, że nie ma co niepotrzebnie przedłużać i od razu właśnie sobie przejdę znowu do karnetu, no i zacznę oczywiście te nagrody tutaj odbierać. Także na początku mamy tutaj oczywiście punkty mocy, będę to odbierał po kolei. Także ok, punkty mocy plus 500 dla dowolnego zadymiarza. Lecimy sobie dalej, pora na pierwszego stardropa w dzisiejszym odcinku. I mamy na początku bardzo rzadkiego stardropa, więc no nie jest najgorzej. Ok, mamy tutaj kredyty, może się uda też w dzisiejszym odcinku odblokować oczywiście Willow za kredyty, bo właśnie teraz odbieramy kolejne kredyty, 100 kredytów, uwaga, dobra. Lecimy sobie dalej, dalej mamy tutaj stardropa bardzo rzadkiego i zobaczmy, bo jeszcze się właśnie może ulepszyć i się ulepszył. Dobra, mamy epickiego i uwaga, dobra, epicki zostaje tak naprawdę bardzo dobrze. A więc zobaczmy, co w tym stardropie będzie. Więc klikam i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj emotkę do Poco. Jest to płaczący Poco, więc mamy tutaj taką oto emotkę. Oczywiście lecimy sobie dalej, teraz mamy tutaj 1000 monet. Mamy również kolejnego stardropa i znowu jest on minimum bardzo rzadki. Więc no dobra, na razie nie mieliśmy w ogóle rzadkiego stardropa, więc jest naprawdę dobrze na razie. Mamy tutaj tym razem 100 monet, a teraz mamy kolejną nagrodę i są to kredyty, również oczywiście 100. W takim razie odbieram oczywiście kolejne kredyty do Willow. No i dobra, mamy również kolejnego stardropa i coś czuję, że tym razem będzie rzadki to stardrop, więc zobaczmy. No nie, no dobra, słuchajcie, naprawdę idzie bardzo dobrze, ponieważ no mamy znowu bardzo rzadkiego stardropa, więc no nie jest najgorzej, chociaż mamy teraz no niezbyt ciekawe, ponieważ są to monety. Na pewno teraz mamy coś dużo ciekawszego, ponieważ są to gemy, 10 gemów, więc okej. Mamy również kolejnego stardropa, no i teraz już musi być w końcu. Nie, no dobra, nie mam pytań tutaj, słuchajcie, ani razu nie mieliśmy jeszcze tutaj w dzisiejszym odcinku rzadkiego stardropa. Mamy tutaj kolejnego epickiego i uwaga, zobaczmy. No dobra, nie jest to mityczny ani legendarny, ale jest naprawdę bardzo dobrze. A tu też naprawdę wiele stardropów przed nami, między innymi legendarny stardrop, także naprawdę będzie ciekawie. A teraz zobaczmy, co będzie tutaj w kolejnym epickim stardropie. I uwaga, co mamy teraz? I teraz mamy kolejną emotkę i tym razem jest to emotka do Jessie, która jest taka wkurzona. A więc zobaczmy, co będzie dalej. Teraz mamy, słuchajcie, aż 1000 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza, także no naprawdę dużo. Dalej mamy stardropa, więc zobaczmy. No i znowu nie jest to rzadki, jest to bardzo rzadki, także naprawdę kolejny fajny stardrop. No, znaczy nie tyle, co może jakiś bardzo fajny, ale wiadomo, że na pewno lepiej niż rzadki stardrop. Także no tutaj nie ma co narzekać, bo mogłoby być gorzej. Teraz mamy, słuchajcie, tutaj kolejne kredyty do Willow. No i również kolejny stardrop, który no już teraz w końcu musi być rzadki. I uwaga, no tak, w końcu mamy pierwszego rzadkiego stardropa. Więc zobaczmy, tym razem mamy tutaj punkty mocy 25, oczywiście dla dowolnego zadymiarza i lecimy dalej. A dalej mamy tutaj 1000 monet. No i pora na kolejnego stardropa i uwaga, bardzo rzadki i bardzo rzadki zostaje i mamy tutaj 100 monet, więc okej. No a teraz mamy kolejną nagrodę, którymi są kredyty. Oczywiście 100 kredytów po raz kolejny do Willow, więc naprawdę jak widzicie jest coraz bliżej odblokowania tej postaci. No i mamy również kolejnego stardropa i zobaczmy, mamy znowu bardzo rzadkiego stardropa. Czyli jak tutaj większość stardropów do tej pory w dzisiejszym odcinku. No i mamy tutaj też 100 monet. Już też naprawdę dużo razy z tych stardropów było trafiane 100 monet. A teraz mamy 10 gemów po raz kolejny, więc jak najbardziej fajna rzecz. Lecimy sobie dalej i teraz zobaczmy. Okej, mamy drugiego rzadkiego stardropa, w nim 50 monet. No a teraz mamy więcej monet zdecydowanie, ponieważ mamy tutaj 1000 monet, więc okej. No i mamy również kolejnego stardropa, więc uwaga, zobaczmy, jest to bardzo rzadki stardrop znowu, więc no dobra. I mamy tym razem 50 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. No i mamy tutaj również 100 kredytów jako kolejną nagrodę. I mamy dalej stardropa. I uwaga, jest to kolejny bardzo rzadki stardrop. Naprawdę bardzo dużo tych bardzo rzadkich stardropów, ale mamy tutaj trafy, no takie w większości są to monety. W większości jest to 100 monet, więc no może nie jakoś jest najlepiej, ale też no też nie jest najgorzej, wiadomo. Ale no mogłoby być na pewno lepiej. Dobra, teraz mamy 1000 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. No i mamy już tutaj tak naprawdę nagrodę za połowę karnetu, czyli stardrop za 25 poziom. I uwaga, zobaczmy,
my mamy tutaj tym razem rzadkiego Stardropa i mamy w nim monety po raz kolejny. No i teraz mamy oczywiście również kredyty do odebrania, więc odbieram je tutaj oczywiście do Willow i lecimy sobie dalej. Mamy tutaj mitycznego Stardropa po raz pierwszy i może to być jeszcze nawet legendarny Stardrop. Więc uwaga, klikam i zobaczmy. I dobra, mitycznie zostaje, ale no do tej pory jest to na pewno najlepszy Stardrop. Więc uwaga, zobaczmy co tutaj będzie w środku i mamy tutaj gadżet. Jest to gadżet do Larego i Lauriego i nazwa tego gadżetu to rozkaz wzajemne leczenie. No i mamy tutaj też opis tego gadżetu. Pomknij w kierunku Lauriego, gdy Lauri mknie w twoim kierunku, przywracając obu postaciom 25% maksymalnych punktów życia. Także tak właśnie wygląda ten gadżet i jego opis, no i też nazwa. A teraz mamy kolejne nagrody, którymi teraz są gemy. 10 gemów, lecimy sobie dalej, mamy tutaj Stardropa i będzie to epicki Stardrop, a nawet mityczny. Dobra, tego się nie spodziewałem, myślałem, że teraz tutaj będzie słabiej, że będzie to rzadki Stardrop, a mamy tutaj teraz naprawdę bardzo dobre Stardropy w krótkim odstępie czasowym, więc uwaga, zobaczmy co będzie tutaj teraz. Więc ja klikam i uwaga, patrzmy, mamy tutaj, słuchajcie, kredyty do Willow i zwróćcie uwagę, jak naprawdę niewiele brakuje do odblokowania tej postaci, także słuchajcie, no, mamy teraz tutaj 1000 monet, okej, lecimy sobie dalej, teraz pora na kolejnego Stardropa i teraz jest to bardzo rzadki Stardrop, a w nim mamy po raz kolejny 100 monet, no i w tym momencie odbieram oczywiście kolejne kredyty, co oznacza, że zwróćcie uwagę, teraz właśnie odblokowałem nowego zadymiarza, czyli Willow na koncie mojej siostry za kredyty, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie, mamy tutaj pierwszego zadymiarza odblokowanego w dzisiejszym odcinku, także okej, lecimy sobie, słuchajcie, dalej, teraz moja siostra będzie odblokowywała sobie zadymiarza legendarnego, no i teraz właśnie kredyty będą szły na legendę, no i wybierzmy sobie tutaj, słuchajcie, Cordeliusa, także wybieram Cordeliusa, teraz do niego właśnie będą wędrowały punkty na koncie, znaczy kredyty na koncie mojej siostry, no a teraz ja odbieram oczywiście kolejne nagrody i mamy tutaj Stardropa, który jest teraz rzadki, więc no dobra, mamy tutaj 50 monet, a więc lecimy sobie dalej, teraz mamy tutaj 1000 monet, no i mamy również kolejnego Stardropa, więc zobaczmy co w nim będzie, no jest to rzadki Stardrop, więc raczej nic ciekawego, ale mamy tutaj punkty mocy 25, więc dobra, no i mamy, słuchajcie, tutaj kredyty, mamy tutaj kredyty do Cordeliusa, także teraz już tutaj wędrują one do legendy, więc okej, dobra, mamy teraz bardzo rzadkiego Stardropa, punkty mocy 50 w nim były, więc okej, mamy również 10 gemów po raz kolejny, więc dobra, jak najbardziej to się przyda, no i mamy też kolejnego Stardropa i jest to rzadki Stardrop, a w nim mamy po raz kolejny 25 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza, a więc oczywiście lecimy dalej, a dalej mamy tutaj 1000 monet, mamy oczywiście również Stardropa i zobaczmy jaki to będzie Stardrop, jest to rzadki Stardrop, a w nim mamy tutaj błyskotki, okej. Błyskotek tutaj jeszcze nie trafiliśmy do tej pory, także mamy tutaj 20 błyskotek. Lecimy sobie dalej, teraz mamy kolejne gemy, 10 gemów, więc no dropa, mamy też kolejnego Stardropa, także naprawdę sporo tych Stardropów w dzisiejszym odcinku tutaj otwieram. Mamy teraz 50 punktów mocy, mamy również 1000 monet, mamy również kolejnego Stardropa i czy to będzie rzadki Stardrop? No niestety tak, ale dobra, zobaczmy. No okej, mamy tutaj po raz kolejny monety i mamy również po raz kolejny kredyty do Cordeliusa oczywiście. No i pora na kolejnego Stardropa. No i mamy, słuchajcie, epickiego Stardropa. Dobra, więc naprawdę jest dobrze, nie przedłużam i zobaczmy co będzie tym razem tutaj. I mamy kolejną emotkę do Willow. Co ciekawe, mamy tutaj emotkę do Willow, którą dopiero co odblokowałem na koncie mojej siostry. Także naprawdę bardzo fajnie, jest to jakiś dobry znak, bo pokazuje na łapkę w grę, więc no bardzo dobrze ona pokazuje. Zostawcie łapkę w grę pod tym filmem. No ja odbieram kolejne nagrody i teraz są to monety i są to również kredyty do Cordeliusa. No i mamy tutaj oczywiście nagrodę za 50 poziom, czyli legendarny Stardrop, także no mam nadzieję, że tutaj będzie coś fajnego, jakaś postać albo skin, przede wszystkim na to liczę, więc no po prostu tutaj miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego. Uwaga, klikam i zobaczmy, mamy tutaj co? No słuchajcie, niestety mamy traf słaby jak na legendarnego Stardropa i no jestem lekko zawiedziony, no ale mamy tutaj przynajmniej Star Power do Mandy i jest to Star Power o nazwie Na Celowniku i działa on tak, że Mandy strzela cukierkami z 20% większą prędkością, gdy jest skoncentrowana. Także no była to ostatnia nagroda właśnie z karnetu, także wszystkie nagrody z karnetu w sezonie Ragnarok na koncie mojej siostry zostały odebrane, a więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba dzwonkę na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!